Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W piątek czas na podsumowanie dzisiejszego dnia, które tradycyjnie rozpocznę od przykroju informacji, w drugiej części zobaczymy, co ciekawego w tym momencie dzisiaj na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW, bo wiemy, że dzisiaj poznaliśmy bardzo ważne dane płynące bezpośrednio z amerykańskiego rynku pracy i będziemy mieli okazję zaobserwować, czy te dane były zaskoczeniem dla rynku i jak wpłynęły na poszczególne walory. Jeżeli ta tematyka się interesuje, zapraszam do pozostania obejrzenia materiału od deski do deski, aby żadna ważna informacja nie umknęła. I uwadze. Już nie przedłużając, rozpoczynam od pierwszych informacji. Słowenia i Węgry wybudują nowy gazociąg. W Budapeszcie podpisano memorandum pomiędzy Węgrami a Słowenią w sprawie budowy gazociągu o przepustowości 440 milionów metrów sześciennych, który ma powstać do 2026 roku. Słowenia to ostatni z sąsiadów, z którym Węgry nie posiadają połączenia na przesył gazu. Połączenie systemów gazowych węgierskiego i słoweńskiego znacząco Przyczyni się do bezpieczeństwa dostaw energii na Węgrzech, powiedział środę minister spraw zagranicznych i handlu węgier. Dzięki temu otrzymamy dostęp do włoskiego rynku gazu, który do tej pory nie był dostępny. Będziemy mieli do dyspozycji inne źródła LNG prócz terminalu LNG w Chorwacji. Niemcy odpalą elektrownie węglowe. Rząd przygotowuje kraj do zimy i chce ponownie uruchomić elektrownie węglowe, aby zagwarantować dostawy prądu, informuje w czwartek portal dziennika Bild. Zwracając uwagę, że do pracy wrócą opalane węglem brunatnym elektrownie, które w 2021 roku były jednymi z największych trucicieli w Europie. Elektrownie są częścią rezerwy dostaw która pozostaje w gotowości do końca marca 2024 roku. Mają one zagwarantować dostawy energii elektrycznej w zimie. Według Ministerstwa Gospodarki celem jest oszczędzanie gazu w produkcji energii elektrycznej, wyjaśnia BILD. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło jednak, że cel, jakim jest zakończenie odchodzenia od węgla w 2030 roku, pozostaje niezmieniony, podobnie jak cel klimatyczny. Kiny chcą podwoić rozmiary swojej stacji kosmicznej, którą Przedstawiają jako alternatywę dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wyścig kosmiczny przyspiesza. Chiny planują powiększenie swojej stacji kosmicznej z obecnych trzech do sześciu modułów i przedstawiają ją jako alternatywę dla działającej pod przewodnictwem NASA Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która ma wkrótce wyjść z użycia. Podał w czwartek Reuters, tak więc sprawdźmy kiedy. Oczekuje się, że międzynarodowa stacja zakończy działalność po 2030 roku. Chińskie władze chcą, by ich kraj stał się do tego czasu mocarstwem w dziedzinie przestrzeni kosmicznej. Okres pracy chińskiej stacji Tiangong będzie wynosił ponad 15 lat, poinformowała w środę Chińska Akademia Techniki Kosmicznej podczas Międzynarodowej Konferencji Astronautycznej w Baku w Azerbejdżanie. Wcześniej zapowiedziano, że stacja będzie działała przez 10 lat. Stacja Tiangong jest jednym z kilku projektów kosmicznych prowadzonych obecnie przez Chiny. Chińscy naukowcy zapowiadali też budowę wspólnie z Rosją stacji badawczej na Księżycu i wysłanie na niego w ciągu najbliższej dekady szeregu bezzałogowych misji. Rząd Włoch przedłużył o 6 następnych miesięcy stan kryzysowy w kraju z powodu nasilenia się fali migracyjnej. Został on wprowadzony przez gabinet Georgi Meloni 11 kwietnia tego roku. Od początku roku do Włoch przypłynęło ponad 130 tysięcy migrantów. Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział w piątek w hiszpańskiej Grenadzie dalszą walkę przeciwko tzw. paktowi migracyjnemu narzucającemu relokację migrantów. Tryb, w jakim został on opracowany, nazwał gwałtem prawnym. Orban zwrócił uwagę, że przy opracowaniu tzw. pakietu migracyjnego stanowisko jego kraju i Polski zostało całkowicie zignorowane. O czymś takim nie ma najmniejszych szans na jakikolwiek kompromis i porozumienie w sprawie migracji. Jest to politycznie niemożliwe, nie tylko dzisiaj, ale też w następnych latach. Jest na nas dokonywany gwałt prawny. Jeśli jesteś gwałcony prawnie, zmuszany do zaakceptowania czegoś, czego nie chcesz, to jak ma być możliwy kompromis i porozumienie? To niemożliwe, zadeklarował szef węgierskiego rządu przed rozpoczęciem nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej na południu Hiszpanii. Tego samego dnia premier RP Mateusz Morawiecki powtórzył, że gdyby partia tłuska doszła do władzy w Polsce, to rozwiązania będą wprowadzone. Nielegalni migranci będą rozlokowani, dystrybuowani pomiędzy poszczególnymi państwami. Polska stawia takiemu stanowisku zdecydowane veto, powiedział szef polskiego rządu. Burmistrz Nowego Jorku stara się zniechęcić migrantów. Nie mamy już miejsca. Burmistrz Nowego Jorku podczas wizyty w meksykańskim stanie Puebla... Podkreślał przyjazne relacje, ale jednocześnie w obliczu narastającego kryzysu migracyjnego starał się zniechęcić kolejne osoby do przyjazdu. Mój dom jest Twoim domem, ale nie ma już miejsca, mówił burmistrz Nowego Jorku. Nie ma już miejsca w Nowym Jorku. Nasze serca są nieskończone, ale nasze zasoby nie. Nie chcemy umieszczać ludzi w zbiorowych schroniskach. Nie chcemy, żeby ludzie myśleli, że znajdą zatrudnienie, powiedział burmistrz. Nowy Jork mierzy się z falą osób ubiegających się o azyl. W ciągu ostatniego roku przybyło ich tam ponad 120 tysięcy. Przytłoczone napływem migrantów, władze starają się o zawieszenie przepisów, które zobowiązują je do zapewniania schronienia osobom, które o nie proszą. We wrześniu burmistrz ogłosił, że miasto ma pod swoją opieką 60 tysięcy imigrantów, z czego 1 czwarta pochodzi z ogarniętej kryzysem gospodarczym i humanitarnym w Wenezueli. Korea Północna. Korea Północna zaczęła wysyłać artylerię do atakującej Ukrainę Rosji, podała w czwartek CBS News, powołując się na anonimowe źródło rządowe w USA. Amerykańska stacja wiąże to z niedawnym spotkaniem Kim Jong-una i Władimira Putina. Nie jest jasne, czy dostawa uzbrojenia jest częścią nowego, długoterminowego łańcucha zaopatrzenia, czy ma bardziej ograniczoną skalę. Nie wiadomo też, co Korea Północna dostaje od Rosji w zamian, zaznaczyła CBS. Stracja podała, że Korea Północna zaczęła przekazywać artylerię do Rosji, nie precyzując przy tym, o jaką konkretnie broń chodzi. Przed spotkaniem Kima z Putinem eksperci spodziewali się, że omawiane będą dostawy pocisków artyleryjskich. Mur między USA a Meksykiem przedłużony. Biały Dom zrzuca winę za budowę kolejnego odcinka muru na granicy z Meksykiem, twierdząc, że do wydania pieniędzy na ten cel został zmuszony przez Kongres jeszcze w 2019 roku. Jak sam Biden przyznaje, zapora. Nie jest skuteczna. Pieniądze zostały przeznaczone na mur graniczny. Próbowałem skłonić ich, czyli Kongres, żeby je przekierować. Nie zrobili tego, nie chcieli. I w międzyczasie nie mogą zgodnie z prawem zrobić nic innego, jak użyć tych pieniędzy na to, na co zostały przeznaczone, powiedział w czwartek Biden. Pytany, czy wciąż uważa, że tak jak mówił w kampanii wyborczej, że mury graniczne nie działają, potwierdził swoją ocenę. Rzeczniczka Bidena zasugerowała wręcz, że budowa muru będzie marnotrawstwem środków. Biały Dom szuka pieniędzy dla Ukrainy. Administracja Joe Bidena rozważa wykorzystanie środków z innych programów rządowych, w tym z Departamentu Stanu, by finansować zbrojenie Ukrainy w obliczu niejasnej sytuacji w kongresie, podał w czwartek portal Politico. O możliwości alternatywnych rozwiązań w tej sprawie mówił wcześniej prezydent Joe Biden. Jak pisze Politico, kiedy Biden stwierdził w środę, że są inne środki, za pomocą których możemy być w stanie znaleźć fundusze na pomoc Ukrainie, Miał na myśli użycie przyznanych już wcześniej przez Kongres uprawnień w ramach innych wydatków. Jedną z takich opcji jest użycie środków z tytułu programu Departamentu Stanu FMF, polegającego na udzielaniu pożyczek lub darowizn na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Kongres przeznaczył na ten cel łącznie 4,6 miliarda dolarów. Ostatnio, Zaaprobował 2 miliardy kredytu na preferencyjnych warunkach dla Polski, z czego do wykorzystania zostało około 650 milionów dolarów. Innym sposobem może być zwrócenie się do kongresu o zgodę na przesunięcia środków w budżecie Pentagonu na dalszą pomoc Ukrainie, choć to wymagałoby aprobaty parlamentu. Daj znać, co o tym sądzisz, w szczególności, jeżeli chodzi o ten ostatni akapit i co to dla nas oznacza. Za odwołaniem speakera Izby Reprezentantów, niemożnością uchwalenia budżetu i chaosem w Partii Republikańskiej stoi były doradca strategiczny prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Bannon, który ma ogromny wpływ na grupę najbardziej prawicowych kongresmenów, twierdzi dziennik New York Times. Były doradca strategiczny Trumpa przyczynił się do wyreżyserowania spektaklu ukazującego dysfunkcję Partii Republikańskiej i posłużył się nim do obudowania bazy własnych zwolenników oraz poparcia dla rebeliantów w Izbie Reprezentantów, którzy blokowali porozumienie budżetowe, nie zgadzają się na pomoc dla Ukrainy i obalili spikera Izby, wyjaśnia dziennik. Trump. Wbrew czwartkowym doniesieniom portalu Politico, Donald Trump nie będzie ubiegał się o funkcję spikera Izby Reprezentantów. Były prezydent USA ogłosił, że popiera kandydaturę na to stanowisko Jima Jordana. Republikańskiego kongresmena i swojego bliskiego współpracownika podała w piątek agencja AP. Jordan, który od stycznia 2023 roku kieruje pracami Komisji do Spraw Sądownictwa w niższej Izbie Kongresu USA, będzie wspaniałym przewodniczącym i ma moje pełne i całkowite poparcie, oznajmił Trump w nocy w czwartku na piątek w komunikacie opublikowanym w swoim serwisie społecznościowym. Od 2007 roku Jordan sprawuje mandat parlamentarzysty reprezentującego stan Ohio, jest znany jako jeden z kongresmenów o najbardziej konserwatywnych poglądach, opowiadający się m.in. Za całkowitym zakazem aborcji oraz świętością małżeństwa i rodziny, twierdzą amerykańskie media. Polska powstrzymała wzrost cen prądu lepiej od Niemiec i Francji. Ceny prądu dla gospodarstw domowych w Polsce od września 2021 roku do stycznia bieżącego roku wzrosły o 12,9%, a wydatki na ich ochronę wyniosły około 2% PKB. Wynika z raportu Agencji Rynku Energii. Zaznaczono, że Polska powstrzymała wzrost cen energii bardziej niż Niemcy i Francja, wydając na ten cel mniej. Polskie firmy coraz śmielej podbijają globalne rynki. Większość polskich inwestycji jest zlokalizowana w Europie, ale coraz popularniejszym kierunkiem są również Stany Zjednoczone, Indie czy Bliski Wschód. Według danych NBP na koniec 2022 roku wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wynosiła 135 mld złotych. Najbardziej aktywne są pod tym względem firmy z sektora przetwórstwa przemysłowego, górnictwa i wydobywania oraz handlu. Podboju zagranicznych rynków mogą liczyć m.in. na wsparcie banku gospodarstwa krajowego który finansuje inwestycje i akwizycje polskich firm za granicą, ale wspiera też rodzimych eksporterów. Silne spadki giełdowych cen paliw po wyborach jednak drożej nie będzie. Końcówka września przyniosła stabilizację cen paliw w Polsce na nienaturalnie niskich poziomach. Nie oznacza to jednak, że po wyborach benzyna i diesel skokowo podróżują, a to dlatego, że na światowych giełdach doszło do znacznej przeceny gotowych paliw. W mijającym tygodniu średnia cena benzyny 95 podniosła się o 2 grosze na litrze i wyniosła z6 zł za litr. Wynika z danych BM Reflex. To pierwszy od sierpnia wzrost średniej krajowej ceny tego paliwa. Olej napędowy tankowano przeciętnie po 6,10, a więc także o 2 grosze na litrze drożej niż przed tygodniem. O kolejne 2 grosze na litrze podrożał także autogaz, którego średnia cena podniosła się do 2,99 i osiągnęła najwyższy poziom od maja. A ile aktualnie kosztuje baryłka ropy to zaraz na podsumowaniu zobaczymy. Masłowska z RPP. Wydaje się, że trend obniżania stóp będzie utrzymywany, ale nie można obecnie powiedzieć, czy będzie to po 25 punktów bazowych, czy więcej. Wynika z wypowiedzi członkini RPP Gabrieli Masłowskiej w Radiu Lublin. NBP cały czas kupuje złoto. Statystyki za wrzesień niedwuznacznie sugerują, że Narodowy Bank Polski ponownie zwiększył rezerwy złota. Według obliczeń Banki RPL w skarbcach NBP przybyło ponad 19 ton żółtego metalu. Na to prezes. Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Grapiński przyznał, że Polska zwiększa rezerwy złota i że cały czas je kupuje. Mamy ogromne zasoby złota, cały czas je skupujemy. W sierpniu dokonaliśmy bardzo dużych zakupów złota i mamy już ponad 10% rezerw walutowych w złocie, powiedział prezes NBP Adam Grapiński. Cel to 20% złota w portfelu NBP. Jesteśmy poważnym, bardzo partnerem i będziemy dalej to złoto kupować. Marzeniem jest. Aby dojść do 20%, dodał prezes. Osiągnięcie 20% udziału kruszców w polskich rezerwach walutowych oznaczałoby konieczność niemalże podwojenia zasobów. Na koniec września wartość aktywów rezerwowych NBP wyniosła nieco ponad 180 miliardów dolarów, z czego złoto stanowiło ponad 20 miliardów dolarów, daje to 11,2%. Kurs euro blisko 4,60. Czwartkowa konferencja prezesa NBP nie miała większego wpływu na notowania złotego. Kurs euro stabilizuje się w przy pobliżu 4,60 w oczekiwaniu na popołudniowy raport z amerykańskiego rynku pracy. Tak więc zaraz zobaczymy jak radzi sobie złoty do poszczególnych walut, a my teraz popatrzmy na informacje dzisiejszego dnia, czyli oczywiście o dane NFP. Na te dane czekał cały świat. Zaraz zobaczymy jaka była reakcja rynków, a teraz zapoznajmy się ze szczegółami. Szalone dane z amerykańskiego rynku pracy. Tak mocnego wyniku nie spodziewał się chyba nikt. Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych okazała się być blisko dwukrotnie wyższa od rynkowego konsensusu. Co więcej, wyraźnie w górę zrewidowano dane za sierpień. Liczba etatów w sektorach pozarolniczych we wrześniu była o 336 tysięcy wyższa niż miesiąc wcześniej, poinformowało Rządowe Biuro Statystyki Pracy. To rezultat blisko dwukrotnie wyższy od rynkowego konsensusu, który zakładał 170 tysięcy. Raport NFP kompletnie rozminął się z opublikowanymi w środę danymi ADP które pokazały przyrost zatrudnienia w sektorze prywatnym tylko o 89 tysięcy. Stopa bezrobocia pozostała bez zmian na poziomie 3,8%. Ekonomiści zakładali jej spadek do 3,7%. Przeciętna stawka godzinowa w czerwcu wyniosła 33,88 i była o 21% wyższa niż w sierpniu. Oczekiwano wzrostu o 30% miesiąc do miesiąca. Średnia płaca godzinowa w Ameryce była też o 4 157% wyższa niż przed rokiem. Średni czas pracy pozostał bez zmian na poziomie 34,4 godzin tygodniowo. I mamy dzisiaj dwie ważne informacje, no i oczywiście bardzo mocne turbulencje na dwóch takich najważniejszych w dniu dzisiejszym spółek, które współtworzą nasz topowy indeks, czyli WIG-20. Pierwsza to oczywiście Allegro. Kurs Allegro szybko dostosował się w piątek do ceny związanej z kolejnym w tym roku procesem budowy przyspieszonej księgi popytu ABB. I rozpoczął sesję luką spadkową. Handel akcjami giganta e-commerce dołuje indeks WIG20, chociaż na rynkach bazowych obserwowane są wzrosty. Drugim hamulcowym benchmarku jest kurs CD Projektu, do którego zaraz przejdę. W Czwartek po sesji agencja Bloomberga poinformowała, że fundusze, czyli dwóch dużych akcjonariuszy Allegro są gotowe sprzedać 42 miliony akcji giganta e-commerce w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu. Cenę ustalono na 29 zł, czyli o 6,6% niżej od zamknięcia czwartek. To jak nie trudno się domyśleć, spowodowało mocne oberwanie w dół na Allegro. Jak to się finalnie zakończyło to dosłownie za chwilę zobaczymy. I przejdźmy do kolejnej gwiazdy negatywnej dzisiejszej sesji, czyli kontynuacji fali wyprzedaży na CD Projekt. No i oczywiście jednego oczywiście z powodów, które mogło coś takiego spowodować. Wczoraj pojawiło się sporo ciekawych informacji prosto z CD Projekt, tak więc warto je przeanalizować, jeżeli interesujesz się właśnie tą spółką, a ja przytoczę tylko jeden istotny element. Cena akcji CD Projektu w czasie piątkowej sesji na GPW znalazła się najniżej od maja, a obserwowane spadki wśród największych polskich spółek ustępują tylko tym na walorach Allegro do czasu. Zmożona wyprzedaż papierów CD Projekt to kontynuacja przeceny, jaka nastąpiła w dniu inwestora oraz kolejny etap sprzedaży faktów związanej z ostatnią dużą premierą studia. W dodatku jedno zbiór obniżyło cenę docelową dla spółki. Po południu swoje dołożyło gwałtowne pogorszenie rynkowego sentymentu podanych z USA. Około godziny 15 po pogorszeniu ogólnego nastroju na rynkach akcji, w związku z zaskakująco dobrym raportem z amerykańskiego rynku pracy, a wiemy, że jest to pożywka dla Fed. Kurs stracił ponad 10,5% i z widzimy do poziomu 106 ,25 zł groszy przy obrotach przekraczających 100 milionów złotych. Za chwilę zobaczymy jak się finalnie to zakończyło, ale zerknijmy na te doniesienia. Jakby tego było mało, w piątek Kamil Zatoński z Pulsu Biznesu, powołując na Bloomberga, poinformował, że Barclays obniżył cenę docelową akcji spółki z 95 do 85 zł. I zobaczmy w jakich nastrojach kończymy ten tydzień i co ciekawego po NFP dzieje się na topowych rynkach. Jeżeli chodzi o strach, no to tutaj widzimy, że na liczniku poziom 24 on cały czas już od kilku dni utrzymuje się na. Tym samym poziomie. Jeżeli chodzi o to, co się ciekawego dzieje na świecie, to widzimy, że dzisiaj raczej względny spokój, czy to od Azji, czy Australia, południowa Afryka, w Europie również tylko rynek kanadyjski, tutaj dominuje wyprzedaż, podobnie na rynku brazylijskim. To zerknijmy na SP500. Pamiętajmy, sesja jeszcze trwa, najlepsze, jeszcze dużo może ulec zmianie do końca dnia. Tutaj widzimy, że AMD odbija 2%, Microsoft 80 na plusie, Tesla na przykład cofa o 2,3 na minusie. To popatrzmy na główne topowe indeksy. A tutaj widzimy, że Europa cały Czas kontynuuje swoje spadki w tym momencie 183,5 dolara za baryłkę. Jeżeli chodzi o niemieckiego dax mamy próbę wyciągnięcia 15 160 punktów w tym momencie. NASDAQ. Popatrzmy, jaki długi cień. Tak więc dzisiejszy shake po NFP dosyć konkretny. Jak na razie na plusie 14770 punktów. I SP 500 też popatrzmy, jaki cień. Tak więc walka po NFP trwa w najlepsze. 4255 punktów w tym momencie. Popatrzmy na metale. A tutaj srebro mocno wyciąga do góry 21 dolarów za uncję. I złoto też reaguje na plus po NFP 1826 dolarów za uncję w tym momencie. Popatrzmy, jak radzi sobie złoty. A tutaj kurs franka spada na 4,76 w tym momencie. Potem funt 5,30 euro też spada 4,58 i dolar też w dół 4,34 euro dolarek widzimy delikatnie na plusie, też wyciągnięcie 1,05, popatrzmy na kolejny ważny rynek, czyli rynek krypto, a tutaj nastroje są na poziomie neutralnym, wynik 50, jeżeli chodzi o kurs bitcoina, to kosztuje jedna sztuka niecałe 28 tysięcy dolarów jak widzimy delikatny spadek o 30% w ciągu doby, Ethereum rośnie o pół procenta 1636 dolarów kosztuje jedna sztuka największe skrajności w topowej setce? to Awalanczyk, który odbija 7%. Coincoin 3,6 czy Render 2,7%. Największe spadki to Torchain 8,4 czy Rollbitcoin 7% w dół. No to popatrzmy, co ciekawego wydarzyło się na GPW i jak wyglądała dzisiejsza sesja. Podsumujmy. Jeżeli chodzi o gaming, no to mamy dzisiaj spektakularny wystrzał. Jak wiesz, dlaczego Poly Slash tak pompuje i dzisiaj na sporym obrocie aż 35% na plusie, no to daj znać w komentarzu. Potem neurony też ładnie 24 na plusie. Road 14,8, Wallet 7,3. Tak więc to są te największe wzrosty. Przypominam, że to jest najliczniejszy sektor. Na GPW. Z drugiej strony oczywiście spadków nie brakuje, w tym to rozczarowanie, czyli kontynuacja wyprzedaży na przepotężne oczywiście spadki, już systematyczne wręcz na CD-projekcie, więc wygląda to tragicznie. 9,39 na minusie i 137 milionów, tak więc tak to wygląda. Artefact 7,5, 6,98 EC Games. Liderem obrotu oczywiście król, czyli CD-Projekt, potem CA Games 8,900, 3,100, 11BTS Games 2,700 i banieczka na Huge. Sam indeks traci prawie 3,5%, 1732 punkty na zamknięciu. Jeżeli chodzi o banki, no to banki się cieszą. Po ostatniej decyzji RPP i mamy odbicie dosyć mocną pompkę. Milenium rośnie o 5,5%, Agro549, MBank 542, tracą tylko dwa banki, handlowy 0,5% alboś 1,9 na minusie. Liderem obrotu jest PKBP 127 milionów 122 PKO SASAM, indeks rośnie o 3,5% 7992 Punkty na zamknięciu. Jeżeli chodzi o OZE, to widzimy, że Kolumbus dzisiaj zalicza ładny rajd 16,3 na plusie, bańka 700 na obrocie, 9% 0,1 baton. Największe spadki za to notuje Bain 11,492 fotowolt. Liderem obrotu jest Columbus, bańka prawie 800. Jeżeli chodzi o główne indeksy, czyli WIG20, a tutaj widzimy, że banki przodują Agro 5,45,4 5.4 M-Bank, PKBP 4.3, a z drugiej strony gwiazdą spadków jest finalnie CD Projekt. 9.3, więc przepotężna kontynuacja wyprzedaży. JSW 7.7 na minusie, Allegro 7.3 na minusie, PG 4.5, tak więc widzimy, że tych spadków również dzisiaj nie brakuje. Dotarł do tej dwójki, można powiedzieć Allegro, i CD Projekt, dzisiaj również JSW również dorzuciło swoje 5 groszy. Jeżeli chodzi o obroty, to liderem jednak Allegro, popatrzmy, 440 aż 8 milionów, Orlen 175, 137 CD Projekt, PKW P127 i 122 Orlen, Orlen mówię, PKOSA oczywiście. Jeżeli chodzi o WIG20, to tutaj 30 na plusie, 1870 punktów na zamknięciu. Popatrzmy na spółki średnie z MWIG40, a tutaj widzimy, że największe odbicie na plus to Arctic 55, 5,5 5, 5 milenium. Największe spadki za to to Bugdanka 527, czy NA447. Liderem obrotu milenium 14, Banik 12, Tauron, czy BuddyMek 12, sam indeks traci 19,4816 punktów na zamknięciu. Na spółkach małych, zwyk 80, dzisiaj liderem wzrostów jest Medicaek 7,8 czy CreepyJar 4%. Liderem spadków Boryszew 6% czy Sanex 5,7%. Liderem obrotu Medicaek bańka 900. Sam indeks traci 30, 20 286 punktów na zamknięciu. Na Niu Dzisiaj liderem wzrostu w POLY 35, na większym obrocie ROAD 14%, jeżeli chodzi o największe spadki, bo pewnie ich również nie brakuje na małym parkiecie więc zobaczmy jak to się prezentuje. A tutaj widzimy, że najmocniej poleciał MMCPL 18%, Auxila 18% czy MPLV 13% w dół. No i jeszcze zerknijmy, które spółki przekroczyły dzisiaj bańkę na obrocie, czy w ogóle takie były. Widzimy, że mamy aż trzy spółki, HEMP prawie dwie bańki, bańka 200 Formas czy Cannabis bańka 200. I jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, zobaczmy co się wydarzyło, a tutaj widzimy Columbus z liderem wzrostów 16,3%, ZUE 9,5%, Kraken 9,4%, 9%, Graham, 9, 9 również Silvano i Medicalik 7,8% na większym obrocie. Z drugiej strony oczywiście jeżeli chodzi o gwiazdę spadków, to dzisiaj jest to Comperia 10%, ale popatrzmy potem na szerokim rynku numerem 2, CD Projekt 9,3% na minusie, JTZW 7.7, Artifact 7.58. Jednym słowem CD leci tak jak po premierze Cyberpunka. Tragicznie. Jeżeli chodzi o obroty to zobaczmy co jest poza słówek z WIG20. Chyba nic. No to popatrzmy na indeksy. Co się wydarzyło i jak to wygląda. I widzimy, że cały czas jeszcze bronią 63 tysiące punktów, tak więc no piłeczka w grze. Również w przyszłym tygodniu zobaczymy, w jakich aspektach będzie kolejny tydzień tego, można być bardzo ciekawego i zmiennego miesiąca, jakim jest październik. Październik, miesiąc, krachu. zobaczymy, co tam wymyślą. Jeżeli chodzi o Lig 20, też popatrzmy w tej, można powiedzieć, mini konsolce się poruszamy pomiędzy 1850 a 1900 i w tym box będzie na, dla nas tymi punktami granicznymi. Jeżeli chodzi o swig 80, tutaj mamy dzisiaj też zejście, ale też w tej takiej delikatnej konsolidacji. Jak na razie najważniejszy punkt wsparcia to jest 20 tysięcy punktów. A jeżeli będą chcieli wykonać głębszy oddech, no to muszą zamknąć się powyżej 20,5. I jeżeli chodzi o Envik 40. Dzisiaj próba po raz kolejny testu tego wcześniejszego zejścia, nawet delikatnie go nadbili, miała miejsce, ale cały czas jeszcze Envik jest w miarę silny. Zobaczymy opór kluczowy, teraz to oczywiście 5000 punktów, a pod spodem znajdziemy dosyć szeroką konsolidację z tego starego ręcza, który kiedyś był budowany. Tak to wygląda, ja pozdrawiam serdecznie, trzymam kciuki tradycyjnie za wyniki, udanego weekendu, pozdrawiam, hej!